Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was Winter Tag. Pojawi się on w propozycji pisanej przez Was w komentarzach pod jednym z vlogów, dlatego stwierdziłam, że nagram dla Was ten luźny film, żebyście lepiej poznali moje gusta na temat zimy. Tutaj na telefonie mam pytania i teraz będę je czytać i na nie odpowiadać. Pytanie numer 1. Czy lubisz zimę? Ja ogólnie bardzo lubię zimę. Jeżeli tylko albo nie leje i cały czas nie jest pochmurnie, albo też nie są metrowe zasypy śniegu, to ja bardzo lubię zimę. Lubię, kiedy pada śnieg, lubię, kiedy jest trochę śniegu, kiedy wszystko wokół robi się białe, lubię, kiedy mróz szczypie policzki, mi wysoki mróz tak naprawdę nie przeszkadza, jakoś nie mam z tym większego problemu. Uwielbiam takie dni, kiedy jest mroźno, niebo jest przepięknie błękitne, najlepiej jeszcze kiedy jest śnieg, ale nie za dużo warstwa. Wtedy czuć, że to jest zima, że to jest właśnie ta moja, jedna z ulubionych pół roku. Bo najbardziej lubię lato, ale zima też jest naprawdę super. Pytanie numer 2. Ulubiony zimowy napój. Moim ulubionym zimowym napojem jest przede wszystkim herbata pomarańczowa z goździkami oraz grzane wino. Jak widzicie, wszystko kręci się u mnie w czasie zimy wokół przypraw korzennych. Uwielbiam właśnie takie smaki. Uwielbiam też tworzyć sama smaki. Jak wiecie, z vlogmasa oraz otraw vlogów ostatnio polubiłam zwykłą pomarańczową herbatę, czy to z Lidla, czy z Biedronki i dosypuję do nich po prostu zwykłe guździki kupione w sklepie. Mi ten smak bardzo odpowiada i bardzo go lubię. Pytanie numer 3. Czy uprawiasz sporty zimowe? Ja niestety nie uprawiam sportów zimowych, bo nie jest to trudne do zgadnięcia, że raczej nie mam takiej możliwości. Kiedyś jako dziecko jeździłam na sankach, ale bardziej pod opieką kogoś. Sama na sankach nie siedziałam, ale podobało mi się na śniegu, chociaż cały czas się bałam, że spadnę, ale jakoś przezwyciężałam strach i później mi się bardzo podobało. Jedynym sportem zimowym, którym uprawiam, o ile można to nazwać sportem, to są przede wszystkim jazdy wózkiem po lodzie czy po śniegu, przebijanie się gdzieś tam przez jakieś zaspy, bo czasami to naprawdę jest sport ekstremalny, ale tak ogólnie to nie uprawiam sportów zimowych. Pytanie numer 4. Ulubiony zapach zimowy. To chyba nie trudno się domyślić, że moim ulubionym zapachem zimowym jest goździk, zapach przypraw korzennych, czyli goździku oraz mandarynek. Uwielbiam zapach mandarynek. I zawsze mi się kojarzy z zimą, ze świętami, ze śniegiem. Czy pada tam, gdzie mieszkasz? Tu, gdzie mieszkam, pada. Zarówno i deszcz, i śnieg. To zależy, jaka jest zima. Jak widzieliście na vlogmasie, cały grudzień praktycznie u mnie padał deszcz, a teraz w całej Polsce pada śnieg, a u mnie tylko jednego dnia lekko pluszyło, jak do tej pory. Ale znowuż, jak zacznie u nas padać, to zazwyczaj spadnie już bardzo dużo tego śniegu. Dlatego albo nie leży nic, albo już porządna warstwa. Ale pada u mnie zarówno deszcz, jak i śnieg. I szczerze mówiąc, kiedy jest taka prawdziwa zima, to bardziej pada śnieg. Pytanie numer 6. Ulubione zimowe ciuchy lub akcesoria? Ja w czasie zimy uwielbiam takie sweterki, jak mam dzisiaj. One są fajne, cieplutkie. Do nich zazwyczaj nie potrzeba swetra. A kiedy jedzie się na przykład gdzieś, na przykład na stopa, to można na niego nałożyć zwykły swet i wtedy jest naprawdę ciepło. Bardzo lubię również swój płaszcz, który jest wełniany i który jest bardzo fajny, bo jest w kolorze malinowym, a przeważnie wszystkie zimowe ciuchy są czarne. I uwielbiam ten kolor, który wszystkim poprawia humor i wywołuje uśmiech. Oraz do tego, że jest wełniany, no to jest bardzo, bardzo ciepły. Oraz bardzo lubię nosić czapki. Jeżeli czapka jest bardzo wygodna, przykrywa uszy, to naprawdę jest fajnym akcesorium jak dla mnie i lubię nosić czapki, wbrew pozorom. Pytanie numer 7 i jest to już ostatnie pytanie. Ulubione zimowe wspomnienie. Moim ulubionym zimowym wspomnieniem chyba jest wyjazd do Matemblewa. Dla osób tak mniej wtajemniczonych jest to pewna dzielnica Gdańska. I jak byłam na w drugim roku studiów, pojechałam po raz pierwszy na wyjazd z moją wspólnotą i było to właśnie w lutym. Kiedy wyjeżdżaliśmy, nie było śniegu. I dwa takie ulubione wspomnienia z tamtego wyjazdu, to raz się zapomniałam i kiedy była minusowa temperatura, pełno śniegu,
a ja poszłam do sklepu w kapciach, zwykłych takich, wiecie, nawet nie ocieplanych w papciach, i się zorientowałam dopiero gdzieś w połowie drogi, że mam papcie. To było strasznie śmieszne. A drugim takim wspomnieniem było to, jak poszliśmy na spacer z całą wspólnotą do lasu. I kiedy wychodziliśmy, był straszny lód, a potem jeszcze pojawił się śnieg. I była to raczej jazda ekstremalna, bo cała ścieżka była obludzona. Wszyscy bali się prowadzić wózka, bo było łatwo się poślizgnąć i bali się, że coś mi się stanie. A później okazało się, że chodziliśmy bardzo długo po tym lesie. Jakieś pagórki, górki, podjazd do góry, zjazd w dół. Jak to się teraz w legendach śmiejemy. Pod kanarkiem, nad kanarkiem, wiecie, nad rzeczką. Różne tam się fajne ekscesy działy. Chwilowo było niebezpiecznie, ale dzięki temu też są fajne wspomnienia. Bo taki wyjazd też fajnie zjednoczył wspólnotę. I jak widzicie, po latach mam co wspominać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego zimowego tagu. Mam nadzieję, że dzięki niemu spadnie chociaż trochę śniegu u mnie i u Was. Jeżeli macie ochotę, możecie mi odpowiedzieć na te pytania w komentarzach. W szczególności chciałabym, żebyście odpowiedzieli mi na pytanie, jakie jest Wasze ulubione zimowe wspomnienie. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.